W sprawie przystąpienia do otwartego konkursu oferta 2014. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do otwartego konkursu oferta 2014 i dokonuje się wyboru następujących zadań priorytetowych. Punkt pierwszy. Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej. Punkt drugi. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Organizacja zimowych letnich obozów sportowych. Paragraf drugi. Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 tysięcy złotych na wyżej wymienione zadania priorytetowe. I to jest adnotacja do punktu pierwszego, kwota 20 tysięcy, punkt drugi, kwota 10 tysięcy złotych. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Skoro mamy to w poprzedniej uchwale. Już odpowiem dlaczego to. Wynika to z ustawy o... Wynika to z ustawy o współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego. Jest to wymóg formalny. Rzeczywiście jest to takie no, troszkę powielenie uchwały, która była wcześniej. Pan Donat zauważył. Natomiast wynika, że ekstra musi dziennikarz, że przystępuje, gmina musi ekstra wyrazić swoją wolę przystąpienia. Nie, że w budżecie zapisze, tylko wolę przystąpienia do tego konkursu. Czy pewnie? A mamy te środki priorytetowe, że tak one się mieszczą w tym? No to one są uchwalone wcześniej w priorytetach, dlatego to było tak ułożone. One są wcześniej w to wcześniej w priorytetach. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, bo ktoś czego poddaję pod głosowanie. Całość. Za. Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu.